Jak zaplanować podróż dookoła świata w 80 dni? Jak wygląda skrzydło motyla pod mikroskopem? Czy mleko można oddzielić, gdy zmiesza się go z wodą? Na te i wiele innych pytań bez problemu odpowiedzą uczniowie szkół z terenu gminy Dębno, którzy wzięli udział w programie Szkoła Przyszłości 2.0. Poza rozwijaniem kompetencji kluczowych na zajęciach dodatkowych, czyli tam zajęcia dodatkowe z matematyki i z przyrody, nie będę wszystkich informatyki, wszystkich przedmiotów wymieniał, bo to jest cała gama, była również doposażona baza dydaktyczna, a zakupiono przeszło 80 laptopów, zakupiono tablice interaktywne, drukarki, jak również kserokopiarki i wiele, wiele innych bardzo istotnych pomocy dydaktycznych, jak mikroskopy, lunety, globusy i tak dalej. Wyposażono pracownie przedmiotowe, które mają służyć zarówno pomocą dla nauczycieli w przekazywaniu wiedzy, jak również uczniom, którzy mogą przejmować suchą wiedzę, ale również mogą przejmować, że tak powiem, na zasadzie doświadczenia, zdobywać nowe umiejętności poszerzać swoje horyzonty w zakresie danej dziedziny, danego przedmiotu. Nauczyciele chcieli pokazać młodym ludziom, że nauka jest ciekawa i nie musi stresować. Dziecko jest to organizm, który bardzo lubi pracować na produktach, na tym, co może zobaczyć, co może sprawdzić samodzielnie. Więc jeżeli może sam rozłożyć, powiedzmy, siatkę grania stosłupa, więc wtedy jest mu łatwiej narysować tą siatkę, jeżeli wie, jak to miałoby wyglądać. Tak samo z przyrody, jeżeli dotknie konsystencji, no to jest mu łatwiej rozdzielić, czy to jest ciało stałe, czy płynne. Uczniowie byli na samym początku przekonani, że czekają ich suche wykłady. Okazało się inaczej, na przykład podczas zajęć z chemii. Dowiedziałem się na przykład, jak można rozróżniać mieszaniny. Jednorodne i niejednorodne. Ostatnio krystalizowaliśmy sól. Na ołówkach zawiązywaliśmy sznurki i potem czekaliśmy, aż się zrobi. Uczniowie także na własne oczy mogli zobaczyć, jak wygląda komórka krwi czy skrzydło motyla w olbrzymim powiększeniu. O to chodzi, żeby dziecko miało świadomość tego, co potrafi i było ciekawe tego, co może robić w przyszłości. Żeby to nie kończyło się tylko na tym, że nauczy się definicji jakiegoś pojęcia i nie wiemy, jak to działa. Dzięki programowi odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy na co dzień nie radzą sobie z nauką lub podczas lekcji nie byli w stanie wszystkiego zrozumieć. Zajęcia wyrównawcze dla klas uczniów 1-3, jak i zajęcia rozwijające przewidziane dla klas 4-8. Zajęcia wyrównawcze były z przyrody i z matematyki, natomiast zajęcia rozwijające z przyrody, z informatyki i z matematyki. Głównie było skierowane na rozwijanie zainteresowań uczniów z poszczególnych przedmiotów. I chodziło też o rozbudzenie takiej pasji, zdobywania też umiejętności, nie wiem, wyszukiwania ciekawostek, zaspokajania właśnie albo umiejętności znalezienia odpowiedzi na zadawane sobie pytania. Which solid, okay? And the last part is you have to choose the name. So try. W Łysej Górze uczniowie uczyli się matematyki, ale po angielsku. Te zajęcia mnie bardzo rozwijają, bo bardzo lubię angielski i matematykę. Celem projektu jest rozwój kompetencji wśród uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i doposażenie pracowni przedmiotowych. Otrzymaliśmy bardzo dużo pomocy dydaktycznych, między innymi mikroskopy, lupy, globusy, które to pomoce dydaktyczne uczniowie wykorzystują na zajęciach. Dzięki temu zajęcia nie były nudne. Najciekawsze, myślę, dla nich są zajęcia ze sprzętem, z mikroskopami, z lupami, dlatego że na lekcjach takich codziennych nie ma zwykle czasu na takie szczegółowe obserwacje, na zajęcia grupowe. Po prostu jest trudność przy prowadzeniu takich zajęć, dlatego na tych dodatkowych zajęciach jest czas. Przy tym jest, myślę, też dobra zabawa dla uczniów. Uczniowie mogli wcielić się także w rolę wielkich podróżników i zaplanować podróż dookoła świata w 80 dni. Na początku tych zajęć poznajmy kraje oraz kulturę tych ludzi, którzy tam żyją, bo to jest fascynujące. Nauczyciele poznawali trendy nowoczesnej edukacji, efektywne wykorzystywanie tablic multimedialnych, przekazując wiedzę swoim uczniom. Uczniowie włączali się w akcje ogólnopolskie, chociażby Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany w szkole w dniu 6 lutego, czy też Dzień Nowych Technologii w Edukacji promowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
i tak dla swoich kolegów z różnych etapów edukacyjnych członkowie koła przygotowywali prezentacje multimedialne, spoty filmowe, jakieś fragmenty filmów, które mówiły o bezpieczeństwie w sieci, jak również wskazywały narzędzia do pracy z nowymi technologiami, czy też e-podręcznikami. Rozbudzenie pasji u młodego człowieka to główny cel projektu. Być może któryś z uczniów kiedyś dokona przełomowego odkrycia. Ponieważ jest to na przykład bardzo ciekawe i dobrze jest wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Projekt Szkoła Przyszłości 2.0, rozwój i modernizacja szkół gminy Dębno jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Cały projekt pochłonął blisko 1 000 000 zł. Lwią część tych pieniędzy gmina pozyskała z unijnych funduszy.